urodzony z Tulska Wola. Stamtąd stawił pierwsze kroki z domu do kościoła. W domu chociaż skromnie to duch polski katolicki jeszcze nie zginęła, jak pisał Józef Wybicki. Żyłeś w chorych czasach, gdzie rządziło prawo bestii, odwaga i wiara podczas niemieckiej agresji. Gdy o tobie piszę, po plecach przechodzą ciary, bo w świecie tyranii stałeś się symbolem wiary. Codzienna modlitwa, życie pochodzi od Boga. Nie skreślałeś ludzi, wolałeś ich odbudować. Czystość jak za w twoim sercu była święta i przeklęta cela, w której umierałeś w mękach. Wybudował klasztor, chociaż w kieszeniach miał pusto. Pomagał rudakom, tępił faszystów oszustwo. Historia na faktach rycerza niepokalanej. Nadchodzi ten czas, by przywrócić o nim pamięć. Ty w świecie tyranii, która mordowała za nic, dałeś czystość, wiarę i miłość bez granic. Chociaż Auschwitz zawiązało ci pętlę na szyi, życie swe oddałeś niepokalanej Maryi. Urodzony z ludzkiej woli, młody Polak, katolik, na straży wartości stoi wielki człowiek silnej woli. Życia się nie boi, oddał Bogu je powoli, gotów był dla zasad swoich ze śmiercią się oswoić. Pokazał jak być świętym, gdy do Auschwitz trafił, kiedy za nieznajomego swe życie oddać potrafił. Śmierć głodowa, która powoli wyniszcza, oddał życie franciszkanin za nieznanego Franciszka. Sprawa oczywista, świętość sama w sobie, puść to w obieg w każdym słowie. Pojednał się z Bogiem, wyobraźcie to sobie. Mam nadzieję, że słyszycie, chciał takiej wymiany sam. Życie za życie, męczennik autorytet, na miarę naszych czasów kroczył dumnie swoją drogą. Po wytyczonym szlaku nauczał jak postępować, pozostawił wiele znaków święty Maksymilian Kolbe, patron wszech Polaków. Ty w świecie tyranii, która mordowała za nic, dałeś czystość, wiarę i miłość bez granic. Chociaż Auschwitz zawiązało ci pętlę na szyi, życie swe oddało niepokalanej Maryi. Patrz na twój obraz, wielki Polaku, i płaczę. Czuję się tak mały przy tobie, jestem Judaszem. Drogę wyznaczyła ojcze, najświętsza Madonna. Wyznaczyła cel, w którym wytrwałeś do końca. W Niepokalanowie do dzisiaj widnieje klasztor i jego miesięcznik, który obronił się prawdą. Miałem dziwny sen, w którym zobaczyłem śnienie. Padam na kolana, widzę cele i cierpienie. Róża nie smasz w dłoniach, nie masz chleba, nie masz wody. Największa ofiara to ofiara z własnej woli. Twoim celem było tylko nawrócenie duszy, a twoja historia dzisiaj polskie serca kruszy. Choć nie jestem godzien, to modlę do ciebie się. Poznam twą siłę, która dziś wypełnia serce me. W tle widzę górę i wyrzucam wszystkie myśli złe. I widzę człowieka, który mówi, chłopcze, nie płacz, nie.